17 czerwca tego roku zakończyły się piąte warsztaty pisania ikon prowadzone przez Michała Boguckiego. Wystawa powarsztatowa ikon, które powstały na piątym z kolei warsztacie ikonograficznym organizowanym w Świdnicy przez parafię prawosławną tutejszą i wspomaganym, sponsorowanym przez władze miejskie, Wydział Kultury i bibliotekę, w której się znajdujemy. W tym roku postanowiliśmy, żeby tematem pracy na warsztatach byli prorocy. Prorocy Starego Testamentu. Bardzo często w ikonostasach znajduje się tak zwany rząd prorocki, gdzie są wszyscy prorocy przedstawieni. I w tym roku, zresztą w zeszłym roku tak samo, w tym roku głównie malowaliśmy proroków i w ten sposób powoli ten rząd prorocki się wypełnia. Ich było dość dużo, także to jest praca co najmniej na 3 lata. Wystawa kończąca piąte warsztaty malowania ikon odbyła się w piątek 6 lipca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. W tym roku mieliśmy bardzo wysoki poziom, ponieważ było dużo osób przyjezdnych, którzy przyjechali wyłącznie na warsztaty, czyli nie biegli do domu gotować zupę, ani nie przychodzili po pracy, ani po jakieś, tylko i wyłącznie właściwie całymi dniami siedzieli i pracowali. Nasi z kolei tutaj Świdnicy i okoliczni uczestnicy warsztatów byli też bardzo zaangażowani w tym roku. Bardzo konkretnie wzięli się do pracy. W większości to byli weterani, którzy już nie po raz pierwszy pracują i też nie opuszczają, nie porzucają ikony poza warsztatami. I są nowe też nabytki miejscowe, nasze lokalne, bo tak jak pani Marzena, która próbowała swoich sił przedtem na warsztatach w Kanadzie. Więc każdy przyniósł jakieś inne doświadczenia z innych warsztatów, z pracy z innymi mistrzami i to było bardzo interesujące właśnie takie spotkanie i wzrost. Znaczy, to może taka osobliwość tych warsztatów tegorocznych. W warsztatach wzięli udział zarówno świdniczanie, jak i przyjezdni uczestnicy. Tematem przewodnim były postacie proroków. Serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, w której prezentowana jest wystawa z piątych warsztatów malowania ikon organizowanych przez parafię prawosławną w Świdnicy. Wystawę będzie można oglądać do 10 sierpnia w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.